Proszę pana radnika jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem zabrać głos w sprawie dokumentu, który się nazywa Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2030 roku. Z tego czasu składaliśmy, przynajmniej ja składałem wniosek, uwagi do tej strategii. Dokładnie w dniu 7 sierpnia złożyłem 3 wnioski dotyczące m.in. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, następny wniosek dotyczący budowy domów pomocy społecznej, jak również wniosek dotyczący dodania zadania inwestycyjnego, wykonanie wspólnie z PKP przejścia podziemnego lub kładki dla pieszych w rejonie ulicy Batorego i Kościuszki. Chciałbym się spytać, co się dzieje z tym dokumentem? Też tam była wybrana firma, wzięła określone pieniądze. Mieliśmy to strategię, z tego co pamiętam, zajmować bodajże w kwietniu. Później mieliśmy składać wnioski. Wnioski zostały złożone, myślę, że nie tylko przeze mnie. Co z tym dokumentem się dzieje? Co będzie dalej z tym dokumentem? Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani burmistrz. Tak, panie senator, nad strategią rozwoju, można powiedzieć, nad projektem zostały ukończone, natomiast i te uwagi, część została uwzględniona, niektóre takie jak na przykład propozycje wprowadzenia zadań inwestycyjnych, pewnie nie, bo ja mówiłam już o tym wcześniej, że w strategii rozwoju określa się raczej kierunki, a nie konkretne zadania inwestycyjne, bo takie zadania znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej bądź w budżecie. Ale też na jednej z ostatnich sesji, może to był, nie pamiętam, czy wrzesień, czy wcześniejszy, informowaliśmy, że zmieniły się przepisy i należy zapytać Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o to, czy należy sporządzać do tego dokumentu, znaczy wysyła się ten dokument też do opinii i czy należy dokonywać oceny oddziaływania na środowisko. I dostaliśmy taką informację, żeby taką ocenę dokonać. Trwają teraz prace właśnie nad tym etapem. Natomiast jakby uchwalenie tego dokumentu nawet na początku przyszłego roku w sumie nie ma znaczenia, bo nie wyczytałam tutaj żadnych takich kierunków, których nie moglibyśmy realizować na podstawie starego dokumentu, który nadal funkcjonuje. Strategia rozwoju, którą mamy uchwaloną do 2015 roku, funkcjonuje. Dziękuję pani burmistrz. Proszę pan radny Krajewski. Mam przed sobą akurat strategię rozwoju. Są pani burmistrz tutaj zadania inwestycyjne, między innymi Centrum Komunikacyjne Świętego Wojciecha, Kutowa, obwodnicy zachodniej Mławy. I chciałem się spytać, co z moim wnioskiem odnośnie tego zadania inwestycyjnego, jeśli chodzi o przejście podziemne dla pieszych lub kładki. Coś z tym wnioskiem. Bo w tej strategii są zadania inwestycyjne, nie to, że nie ma, są zadania. Czy on został rozpatrzony? W jaki sposób? W tym projekcie, który był wcześniej do opinii wysłany, były te zadania, które tam w tej chwili pan radny w projekcie ma. Natomiast być może, że jeszcze jakieś inne zadania mogą, ale takie to zadanie, o którym pan mówi, no sądzę, że to może po prostu znaleźć się, jeśli tak rada zdecyduje umanie, a to zadanie wieloletnie, bo niekoniecznie musi być w takim dokumencie jak strategia, dlatego że tam są po prostu zadania tak zintegrowane w pewne programy rozwojowe miasta. Dziękuję pani burmistrz.